Na dzisiejszej konferencji pragnęliśmy przede wszystkim przekazać opinii publicznej to, co się dzieje w trakcie przygotowań list wyborczych. Listy nie są jeszcze zamknięte. Wiemy i mamy pewne niedobre sygnały o tym, że kobiety spychane są na dalsze pozycje, ale jednocześnie mamy dużo dobrych sygnałów, że bardzo wiele chętnych jest kobiet do wyborów, także mit, że kobiety nie chcą do polityki albo że się do polityki nie nadają, został obalony. Również dowiedzieliśmy się, że to, co uchwalił Sejm, czyli ustawa kwotowa gwarantująca 35% kobiet miejsce na listach wyborczych, jest ustawą niewystarczającą, że potrzeba ustawy parytetowej, czyli 50-50%, a przede wszystkim potrzeba suwaka. Cały problem tych wyborów polega na tym, że partie respektują 35% na listach kobiet, natomiast nie respektują zasady, która nie jest rzeczywiście ustawowo gwarantowana w tej chwili, czyli naprzemienności umieszczania na listach kobiet i mężczyzn. A jak powiedziałam na początku, kobiety spadają na niższe pozycje. Starałyśmy się na dzisiejszej konferencji alarmować, trochę bezpośrednio, a trochę poprzez media, do przywódców partyjnych, żeby uwzględnili ten fakt, a mianowicie, żeby wywiązali się z zobowiązań, które podjęli. Na przykład jeden z liderów partii Platformy Obywatelskiej podjął takie zobowiązanie, że 50% pierwszych miejsc to będą kobiety, tymczasem tych kobiet jest na 41 okręgów wyborczych, 14 zaledwie. Wygląda to nie lepiej w partii SLD, która zdawała się bardzo silnie promować ustawę kwotową. Mianowicie zaledwie 4 kobiety mają jedynki na 41 okręgów wyborczych. Więc dzieją się pewne rzeczy niepokojące. My chcemy temu przeciwdziałać w sposób bezpośredni i pośredni, a jednocześnie cały kongres na apel Gabinetu Cieni będzie się angażował w działania promujące kobiety, te, które startują na listach wyborczych. Będą to zarówno działania polegające na pomocy merytorycznej, wizerunkowej, na uczestnictwie w spotkaniach wyborczych i w konferencjach. Bezpośrednie wsparcie dostaną wszystkie kandydatki na najbliższym Kongresie Kobiet, czyli 17 i 18 września. Na nas spoczywa więc teraz obowiązek jeżdżenia po kraju, pomagania, wspierania, jak również apelowania do wyborców, żeby głosując zgodnie ze swoimi przekonaniami, głosowali na kobiety na listach. Kobiety dają gwarancję, jak myślę, widząc byle jakość naszego państwa dzisiaj, że ta byle jakość zmieni się. Proszę sobie wyobrazić, znamy treść raportu dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Proszę sobie wyobrazić, co by stało się w różnych gospodarstwach domowych, jakich spustoszeń dokonaliby ci, którzy kierują na przykład naszą armią. Otóż warto kobiety, które mają fantastyczne doświadczenia w ramach sfery społecznej, w ramach sfery prywatnej, aby wreszcie wzięły się za zarządzanie naszym państwem. I dlatego głosujcie na kobiety.